Przystępujemy do prezentacji firm nominowanych. W kategorii firm małych, zatrudniających do 9 pracowników, nominacje otrzymały. Proszę przedstawicieli wymienionych firm na scenę. Zapraszam panią Annę Marię Kopytek, właścicielkę firmy Jubiler Kopytek, pana Janusza Urbaniaka, właściciela firmy Ekoplast, panią Iwonę Grabowską, właścicielkę firmy Dressing, pana Kornela Pawlaka, właściciela zakładu kotlarsko-ślusarskiego oraz panią Magdalenę Zawadę, właścicielkę zakładu usługowego Optyka. Odczytanie nazwy firmy, która została zwycięzcą w tej kategorii, wręczenie okolicznościowej statuetki oraz dyplomu. Proszę panią Marię Gasprza-Kraszewską. Dobry wieczór państwu. W imieniu organizatorów chciałabym powiedzieć, że gala nagród gospodarczych uważana jest przez nas za Dzień Przedsiębiorczości Ziemi Ostrowskiej. I z tego miejsca chciałam wszystkim moim kolegom, przedsiębiorcom pogratulować i życzyć wszystkiego, co najlepsze. Zawsze wręczam nagrodę w kategorii małych firm, ponieważ sama taką firmę stworzyłam, w takiej firmie pracuję i znam bolączki małego przedsiębiorcy. Nagrodę w tym roku otrzymuję. Zakład kotlarsko-ślusarski Kornel Pawla. Spięty. Nie mam do czynienia z mediami, które ma ludzi. Znaczy, przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim tym, którzy oddali na naszą firmę głos. No super wyróżnienie. Będzie stało na najwyższe półce w mojej firmie. Myślę, że wszystko. Życzę państwu udanego wieczoru. Dziękuję bardzo.